Gościmy w naszym programie jednego z najwybitniejszych polskich artystów, Leonarda Andrzeja Mroza. Za chwilę wykona dla nas jedną z najpiękniejszych arii basowych, arię Hana Konczaka z opery Kniaz Igor Aleksandra Borodina. Han Konczak, dziki władca połowców, pobił księcia ruskiego Igora, wziął go do niewoli. Okazuje się jednak, że jest on człowiekiem niepozbawionym szlachetnych uczuć. Ceniąc męstwo Igora, traktuje go nie jak więźnia, lecz jak gościa. O tym właśnie śpiewa w swojej arii.
Słuchając tenorów, publiczność zazwyczaj czeka na najwyższe dźwięki skali i fascynuje się wysokim C. Kiedy słucha basów, to oczywiście czeka na te dźwięki najniższe. Tu w partii w arii Konczaka takim dźwiękiem było F w oktawie wielkiej. Dla basa cantante, tego gatunku głosu, którym pan dysponuje, takim najniższym dźwiękiem jest chyba E. Tak, to są najczęściej używane i w partiach. Muszę powiedzieć, nawet dźwięk E oktawy wielkiej jest dla tego głosu dość rzadko używany. Panie Andrzeju, czy to prawda, że basy czasem zamiast popisywać się niskimi dźwiękami marzą o tym, żeby zaśpiewać wysokie tenorowe C? No muszę powiedzieć, że to jest moim marzeniem w ogóle i było być tenorem. No natura obdarzyła mnie głosem basowym i za to jestem wdzięczny, nie będę ukrywał, chociaż marzenia moje są przez cały czas, pomimo nieosiągalności, trwają, ponieważ tak naprawdę przyznam się panu, że marzę o jednej partii i zazdroszczę każdemu tenorowi, który jest w stanie tę partię zaśpiewać. Jest to partia Otella. Najbardziej aktorska partia chyba ze wszystkich tenorowych, wielka postać. A jakie partie spośród basowych lubi pan najbardziej? Wydaje mi się, że te partie już zaśpiewałem, to znaczy udało mi się zaśpiewać. Mówię o Królu Filipie, mówię o Borysie Godunowie. Generalnie lubię partie, w których nie muszę tylko śpiewać, a w zasadzie mogę połączyć dwie sprawy, a więc sprawę wokalną z aktorską. Borys jest chyba ukoronowaniem w ogóle tego, jako że ta warstwa psychiki w ogóle wejścia w tę rolę jest nieprawdopodobnie trudna i do dziś na dobrą sprawę nie bardzo wiem, co jest trudniejsze, czy strona wokalna, czy właśnie ta do zagrania, to co on tam ma i jak powinien, żeby być wiarygodny po prostu. Środkiem ekspresji dramatycznej, nie zapominajmy o tym, jest sama muzyka, śpiew, sposób prowadzenia frazy. Można tutaj skoncentrować aktorstwo. Przecież mówi się nawet czasem o aktorstwie wokalnym na płytach. Na płytach śpiewak nie dysponuje niczym innym, żadnym innym środkiem wyrazu poza głosem. A przecież mamy Maria Callas chociażby, ale nie tylko, Giaurow nawet.
śpiewaków, którzy grają głosem. Tak, tworzą postać. Ja się uśmiechnąłem, przepraszam za to, ale mogłem być źle zrozumiany, dlatego od razu się tłumaczę. Ja się uśmiechnąłem, ponieważ pan jest tak nieprawdopodobnie wyrafinowany w swoich pytaniach, że nie pozostawia pan możliwości ominięcia tematu. Trzeba dokładnie plasować odpowiedź tak, jak pan sobie życzy, zadając pytanie. Otóż ma pan absolutną rację. Oczywiście La Divina Callas była tego nieprawdopodobnym w ogóle przykładem i było to coś, było to zjawisko samo w sobie, niepowtarzalne. Kimś takim był Szaliapin. Czy można powiedzieć, że wpływ Szaliapina na współczesną sztukę wykonawczą jest istotny? I druga sprawa, czy można się czegoś nauczyć słuchając jego nagrań? Ja uważam, że należy poznać, należy wiedzieć, należy się uczyć na tym, należy się starać i na bazie doświadczeń budować siebie. Ja jestem szczęśliwy, że nauczyłem się słuchać starych nagrań. Naszych telewidzów interesowałoby, co istotnego, czy najistotniejszego w pana planach na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o występy, ewentualnie nagrania płytowe? Mogę wspomnieć o jednej rzeczy, którą udało mi się nagrać i z czego jestem bardzo zadowolony, bo kompania, jak to mówią, wspaniała. Był to orkiestra Wospru w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita. Nagrałem arię z wielkiego repertuaru basowego, chociaż mniej, powiedzmy sobie, może nie tyle znane, może ja to zawsze nazywam troszkę takim, taką gwarą, mniej używane. W naszym programie wykorzystaliśmy dwie arie właśnie nagrane przez pana Leonarda Andrzeja Mroza z Wosprem. Za chwilę pan Leonard Andrzej Mróz wykona arię Banka z opery Macbeth Giuseppe Verdiego. To wyjątkowo piękna aria basowa. Banco czuje się zagrożony. Wydarzenia, które dzieją się w Szkocji, przerażają go. Ma przeczucie, że podobnie jak król Duncan zginie zamordowany. Chce przede wszystkim uchronić swojego syna.
Leonard Andrzej Mróz wykonał arię Banka z opery Macbeth Giuseppe Verdiego. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.